Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Ekomiasto. W tym odcinku również będziemy mówić o śmieciach. Zaprezentujemy Państwu sposób rekultywacji wysypisk śmieci z naciskiem na dzikie wysypiska śmieci, jak również opowiemy o ich wpływie na lokalny ekosystem. Wysypiska śmieci zwane są składowiskami. Istnieją składowiska legalne i nielegalne. Nazywa się je dzikimi wysypiskami. O ile te legalne są odpowiednio przygotowane na przyjęcie różnych odpadów, o tyle te nielegalne powstają w sposób chaotyczny i w miejscach, które nie są zawsze przewidziane do tych działań. Czy jest to legalne czy nielegalne składowisko, kiedyś przychodzi pora na jego usunięcie. Odpadki z naszego powiatu trafiają do Zakładu Gospodarki Odpadami zlokalizowanego w miejscowości Gać, leżącej między Oławą a Brzegiem. Zakład zajmuje powierzchnię 40 hektarów, pracuje w nim blisko 75 osób. Przyjmowane są tutaj odpady inne niż niebezpieczne oraz obojętne z gmin należących do związku EKO-GOK, czyli obszar powiatu brzeskiego, oławskiego i strzelińskiego. Mowa jest tutaj o gminach oraz miejscowościach Brzegu, Oławy, Jelcz-Laskowic, Lubszy, Olszanki, Skarbimierz, Przeworna, Siechnicy, Domaniowa, Borowa, Żurawiny, Wiązowa, Ziębic, Czernicy, Strzelina, Grodkowa, Długołęki, Oleśnicy oraz Wrocławia. Obecnie mamy sortowanie mechaniczne z tą automatyzacją już i sortowanie ręczne. Mamy takie tymczasowe kompostowanie, to jest ta stabilizacja tlenowa na placu. Nie mamy tego docelu, nie mamy tych tuneli z napowietrzaniem, o których wspomniałem. Nie mamy tego tak w tej chwili profesjonalnie, jak zamierzamy zrobić, ale jest płyta i jest takie kompostowanie, to jest taki drugi rodzaj technologii. No i trzeci to jest bezpieczne, zgodnie z przepisami, składowanie balastu końcowego, czyli po procesie sortowania te odpady trafiają na składowisko. Śmieci, które wyrzuciliśmy w Strzelinie, trafiają do Zakładu Gospodarowania Odpadami. Są one tutaj wstępnie selekcjonowane i albo trafiają do sortowni, albo na składowisko. Jak wygląda sortowanie, pokazywaliśmy w poprzednim odcinku. W Zakładzie Gospodarowania Odpadami prowadzona jest segregacja odpadów. Duża część jest odzyskiwana i poddawana recyklingowi. Niemniej jednak kiedyś całe składowisko zostanie zapełnione. Co wtedy się zrobi? W przypadku zakładu w Gaci kwestia jego zamknięcia jest bardzo otwarta. Wszystko zależy od tego, jak długo i co będzie przyjmowane na składowisko. Niemniej jednak przy obecnym użytkowaniu zakład może przyjmować odpady jeszcze przez kilkanaście lat. Pierwsza kwatera jest już zamknięta. Jest w trakcie rekultywacji. To są dosyć kosztowne działania, wykonujemy to sami. Jedynie w przetargu wybraliśmy dostawcę bentomaty, to jest taka specjalna tkanina, którą się pokrywa czaszę składowiska, która doszczelnia składowisko, nie dopuszcza wody, zamyka ten cały proces. A cała rekultywacja w tej chwili to polega na tym, że przysypuje się odpady taką warstwą przepuszczalną 20-centymetrową. Przysypuje się znowu warstwą ziemi, tam około 60 cm. Na tą warstwę jeszcze przychodzi 20-centymetrowa warstwa humusu, który się już obsiewa trawą, nasadzenia jakichś krzewów. I będzie taki teren zielony.
A co w przypadku, kiedy nagle zabraknie miejsca? Jak przeprowadza się proces zamykania składowiska? Końcem użytkowania każdego składowiska odpadów jest przeprowadzenie procesu rekultywacji. Polega on na przywróceniu zdegradowanym gruntom wartości użytkowych lub przyrodniczych. Czym dokładnie jest rekultywacja i na jakich zasadach się ją przeprowadza? Należy zacząć od tego, że rekultywacja jest bardzo czasochłonna, trudna i kosztowna, a sposoby rekultywacji zależą od stopnia i rodzaju degradacji terenu, na którym umiejscowione było składowisko. Generalnie proces można podzielić na kilka etapów. W pierwszej kolejności konieczne jest mechaniczne ukształtowanie zniszczonego gruntu. Często się zdarza, że składowiska to nic innego jak głębokie i szerokie doły. By takie miejsce móc zaadaptować, należy przy pomocy koparek oraz innego ciężkiego sprzętu wyrównać teren oraz zasypać ziemią doły. Następnym etapem jest intensywne nawożenie ziemi, na której sadzi się rośliny o właściwościach próchniczotwórczych. Rekultywację przeprowadza zarządca składowiska na własny koszt. Musi go zakończyć w okresie 5 lat od daty zaprzestania składowiska. Prowadzimy stały monitoring zarówno wód podziemnych, gazu składowiskowego, wód odcieków ze składowiska. Odcieki trafiają do takich szczelnych zbiorników. Stamtąd są przepompowywane siecią sanitarną na oczyszczalnię do brzegu, oczyszczalnię ścieków. Pełna kontrola, nie mamy żadnych przekroczeń, wszystko jest pod kontrolą i w porządku. Teren po składowisku można przeznaczyć na różne cele. Zwykle kierunek rekultywacji określa się przed rozpoczęciem tego procesu. Wybór uzależniony jest od stanu zagospodarowania środowiska, jego formy oraz lokalnych warunków. Wyróżnić można 4 następujące kierunki rekultywacji: leśny, rolny, rekreacyjny oraz budowlany. Leśny realizowany jest, gdy sąsiedztwo stanowi teren leśny lub zwarte skupisko roślin. Rolny zalecany jest dla terenów płaskich, a uprawia się na nim głównie rośliny pastewne lub prowadzi się wypas zwierząt. Budowlany stosuje się do obszarów zurbanizowanych w sąsiedztwie miast. Ostatni budowlany stosowany jest do budowy lekkich konstrukcji. Dzikie wysypiska nie powstają same. Często robią to nasi sąsiedzi, znajomi, a nawet członkowie rodziny. Mały remont w kuchni, zostaje nieco pustych worków po zaprawie, trochę kafelek. Wszystko do samochodu i w las lub przydrożny rów. Za wyrzucanie śmieci w nielegalnych miejscach grozi kara grzywny od 20 zł do 5 tysięcy zł. Jeżeli osoba ukarana nie zapłaci grzywny, można tę karę zamienić na prace społeczne, a gdy ukarany nie zgodzi się na to, może zostać skazany na karę aresztu do 30 dni. Dla przykładu podam, że pewien mieszkaniec wsi z Jabłonowa Pomorskiego zamiast do kontenera wolał wyrzucać śmieci do lasu. Wpadł, bo w śmieciach zostawił kartkę z nazwiskiem i adresem.
Nasz powiat, mimo obowiązującego prawa, nieustannie boryka się z problemem powstających dzikich wysypisk śmieci. Każdego roku powstają kolejne, nowe miejsca nielegalnego składowania różnego rodzaju odpadów na obrzeżach sołectw, w pobliżu mało uczęszczanych dróg, na skraju lasów, na brzegach rzek i potoków, w zadrzewiach i zakrzewieniach śródpolnych. Wyrzuca się tam praktycznie wszystko, co nie jest już nam potrzebne, nie zwracając uwagi na szkodliwy wpływ odpadów na środowisko, a także nas samych. Dzikie wysypiska to nie tylko dowód braku kultury. Takie nielegalne wysypiska powodują często poważne skażenia gleby i wody. Deszcz padający na dzikie wysypiska śmieci wymywa z odpadów różnego rodzaju trucizny i toksyny, przenosi je do gleby, do wód gruntowych i powierzchniowych. Są wylęgarnią wielu chorobotwórczych bakterii, a także groźnych grzybów, a tym samym siedliskiem wielu chorób. Analizy mikrobiologiczne odpadów wskazują m.in. na obecność niebezpiecznych pałeczek okrężnicy. Miejsca zalegania różnego rodzaju odpadów to ponadto idealne warunki dla rozwoju much, komarów i szczurów roznoszących choroby. Warto zapamiętać, że pieluszki jednorazowe rozkładają się ponad 500 lat. Rzucona w lesie plastikowa butelka rozłoży się w ziemi po 500 latach. Zwykła guma do rzucia potrzebuje 5 lat, aby się rozłożyć. Niedopałki papierosowe rozkładają się po 2 latach, a zwykła gazeta potrzebuje od 2 do 12 miesięcy, aby całkowicie się rozłożyć. Aluminiowa puszka po piwie lub gazowanym napoju będzie tkwić w ziemi nawet kilka tysięcy lat. Za likwidację dzikich wysypisk odpowiadają zarządcy, na których stwierdzono takie wysypisko. W praktyce okazuje się, że ten obowiązek spada na samorząd. Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, kwestie dotyczące dzikich wysypisk pozostają w kompetencji organów gmin. Do ich zadań własnych należy utrzymanie czystości i porządku w gminach. Walka z takimi wysypiskami, a właściwie z osobami, które przywożą tam śmieci, nie jest jednak łatwa. Nasze okolice wciąż są niestety bogate w tego typu nielegalne dzikie wysypiska śmieci. Szczególnie wiosną są one bardziej widoczne, nie są jeszcze zarośnięte przez rośliny. Zapraszam Państwa do oglądania kolejnego odcinka programu Ekomiasto. Zaprezentujemy w nim alternatywne sposoby ogrzewania budynków oraz podgrzewania wody. Serdecznie zapraszam Państwa do oglądania nas w telewizji Strzelin, jak również na stronie internetowej www.ekomiasto.info.